Halo? Halo, halo, halo? Dzień dobry. Witam Państwa. Dzisiaj zaktualizujemy sobie The Sims 4 Wyspiarskie Życie. Zabieramy się do roboty, nie ma co tracić czasu. Wchodzicie w opis, klikacie w link, taki oto, który się teraz pojawił na moim ekranie. No i pobieracie ze strony Megi. Cyk. Dany plik. Aktualizacja zajmuje 353 MB. No i dobra, czekamy chwilkę. Cyk, cyk, cyk. Dobra, odpalamy. Pamiętajcie, że jeśli wam może coś nie zadziałać, bo jest taka szansa, no to wina może być po stronie na przykład antywirusa. Ale no, u mnie działa, więc nawet go nie muszę wyłączać. Ale da się i można go wyłączyć. Okej, okay, to jest ten plik, no już pobrałem go drugi raz. Nieistotne, wchodzimy sobie z... Aha, no dwukrotnie klikamy. Dobra. Jeśli jest pyk, 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 no to wbijamy w ten komputer. Tu się to nam pojawiło. Okej, okay, robimy sobie prawy otwórz. Tu mamy kraka, okej. Okay. My musimy zrobić... setup, czyli update, setup X. Cyk, klikamy tak. Dobrze, i chyba wyszukuje to automatycznie grę, gdzie, znaczy Simsy, inaczej. Tutaj chyba automatycznie wyszukuje wam grę. Czyli tam, gdzie macie, chyba ten folder samo wybiera. Tak mi się wydaje. Jeśli nie, to tu musicie znaleźć swój folder z grom. Ja chyba mam ten, więc spróbuję zainstalować teraz, zrobić install. Zobaczymy, czy się zainstaluje. OK. OK, jak widzicie, successfully installed. Słuchajcie, trwało to trochę, dlatego to przewinąłem. Robimy finish. Wbijamy sobie, no cofamy się tam, gdzie byliśmy, czyli cyk, nie? Jak ktoś nie wie, to jeszcze raz wchodzi w ten komputer i otwórz. Spoko? I mamy ten folder. No i dobra, i teraz, żeby to nam chodziło, nie wiem, czemu tu jest aplikacja. Spróbujemy tym, czyli te 4X i game. Dobra, czyli wchodzimy w kodeks, kopiemy game i TS4X. Szukamy naszą ikonkę na pulpicie. Lub wchodzicie przez ten komputer, czyli w ten tutaj ten i robimy wklej. Zamieniamy. Aha, czyli game musimy skopiować i zrobić cyk. I cyk. Czyli do tego folderu, cofnąć się aż. I robimy wklej, zamień pliki. No i teraz powinna nam gra hulać. Zobaczymy, czy działa nam gra. Bo to jest najważniejsze, więc ja teraz pewnie urwę film i za chwilę wrócę już z grą. Zobaczymy, jak to będzie. Chyba, że mi się tak pokaże, to będzie super. Sprawdzimy to. Dobrze. Jeszcze raz wam pokażę, jak wgrać kraka, bo jeśli skopiujecie te foldery, musicie również skopiować to. Również musimy skopiować to, wejść sobie w... No, otwórz lokalizację pliku. I wrzucić tutaj ten plik. Ja już go mam wrzuconego, ale dobra, wrzucę jeszcze raz. A ten plik kopiujecie i wklejacie też tu. I wtedy ikonka może przestać wam działać z pulpitu. Pokaże się origin, więc wtedy odpalacie tym lub tym, zależy czy 64 bity, czy 32 bity. To wszystko. Lecimy dalej. Ja musiałem to wciąć w środek filmu. Dobra. Nie wiem, czy to się nagrywa. Jeśli się nagrywa, to jak widzicie, chyba wydaje mi się, że jest zupełnie inne tło do Sims 4. Całe niebieskie. Mój ulubiony kolor swoją drogą, więc fajnie, ale widzę, że się pozmieniało.
czyli chyba aktualizacja nam działa. Zaraz to sprawdzimy dokładnie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego błędu. Ostrzeżenie. Aha, czyli odpaliłem grę w 32 bitach. Dobrze, dziękuję. Wow, no pozmieniało się, słuchajcie, mocno, co? Motherfucka, dobra, mamy bardzo zmienione The Sims 4. Chyba wszystko, jak widzicie, mam, więc jest spoko. Jest okej. Trzymajcie się. Ja wyłączę grę. I do zobaczenia w następnym odcinku Bailando.